pięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Aniu, to dla ciebie. Panie ministrze, jakie są pana wrażenia pobiegu? Jak zawsze świetna organizacja, no i przede wszystkim szczytny cel, dlatego że drugi raz pomagamy Ani. 8 marca kolejna biegaliśmy osoba, w Nowych Gliwicach, też przybij piątkę Ani, tym razem Szausza. No, cieszy to, że jest tak dużo ludzi. Dzisiaj w Gliwicach były dwa biegi charytatywne. Biegaliśmy też przy Centrum Europa w ramach akcji Biegaj z Sercem. I widzę, że wiele osób, które rano biegały 10 km, przyjechały tutaj tylko po to, żeby przebiec połowę tego dystansu, żeby pomóc Ani. W środowisku biegowym bardzo często pojawiają się imprezy charytatywne. Z czego to wynika? Czy biegacze są szczególnie wrażliwi społecznie? Czy sport sprzyja generalnie pomaganiu? Ja jestem przekonany, że biegacze to jest taka jedna wielka rodzina. Ja to widzę na wielu biegach, na których jestem. To przyszło do nas z zachodu i świetnie się wpisujemy. Jest wiele imprez charytatywnych, ale biegi to jest fajne połączenie. Biegacze lubią swoją pasję, a przy okazji lubią pomagać. Dlatego też no, to widać po tych uśmiechniętych twarzach i po tym, że w jeden dzień można nawet być na dwóch biegach. Gliwice to jest takie miasto w naszej konurbacji, które ma chyba jedno z najliczniejszych środowisk biegowych. Z czego wynika fenomen Gliwic akurat w kontekście biegania? Ja obserwuję fenomen biegania od wielu lat. Ja biegam ponad połowę swojego życia. To jest w większości już teraz śląskich miast. Gliwice są o tyle fajnym miejscem do biegania, że w kilku miejscach można naprawdę biegać w lesie. Ja mam okazję biegać gdzieś tam na Ostropie, w polach. Mogę biegać w Łabęckim lesie. Można biegać tutaj w okolicach Szałszy, w Maciejowie Zabrzańskim, które jest połączone z Gliwicami, więc jest dużo okazji. Natomiast w Zabrzu też Night Runnersi, w Gliwicach, w Bytomiu, to są świetne grupy biegowe, no i to wszystko sprzyja bieganiu. Podczas pełnienia funkcji ministra sprawiedliwości czasu na bieganie jest mniej? Niestety mniej, zdecydowanie, ale staram się, żeby przynajmniej 3-4 razy w tygodniu wyjść pobiegać 40 minut do godziny. No i widać, że jestem w stanie dychę w 40 minut przebiec, a to jest ten plan minimum, który mam przed sobą postawiony, żeby no, za bardzo się nie opuścić w stosunku do tego, co było przed objęciem tej funkcji. Obecny rząd jest chyba najbardziej rozbiegany w historii. Jest przecież jeszcze Adam Korol. Tak, Adam Korol jest świetnym biegaczem, no, to w ogóle mistrz olimpijski w wioślarstwie, więc to jest zawodowiec, dlatego też jest nas w tej chwili już dwóch, staramy się również w Warszawie brać udział w biegach charytatywnych, ale generalnie to jest sport, który wszystkie grupy zawodowe uprawiają, bo on jest najłatwiejszy, wystarczą buty, coś do ubrania, no i wyjść nawet po mieście, już teraz nikogo to nie dziwi, to też jest fajne. Ja mogę być w centrum Warszawy i spotkać o dowolnej porze minimum 10 biegaczy, którzy też trenują swoją pasję. Tomek, jakie są wrażenia twojej pobiegu? Po dwóch, bo tak naprawdę dwa biegi jednego dnia. Europa Centralna, trzeci raz, biegamy z sercem dla dzieci. Tutaj bieg dla Ani. Powiem szczerze, że no nie sądziłem, że mnie na tyle stać, ale myślę, że jakby ktoś jeszcze zorganizował dzisiaj trzeci bieg, to bym pobiegł. To są wszystko biegi w bardzo ważnej sprawie. Po pierwsze, żeby dzieci mogły pojechać na ferie. Te dzieci, które no nie mają tyle szczęścia, co my. A dwa, żeby Ania mogła wrócić do normalnego życia. I to jest ważniejsze niż cokolwiek. Samo bieganie bardzo mocno podnosi poziom wrażliwości albo go wyrabia w człowieku. Człowiek staje się wrażliwy na to, co go otacza, dlatego że w czasie biegania można dostrzec wiele rzeczy, których się nie dostrzega jadąc samochodem czy nawet rowerem. Ta wrażliwość później przekłada się na to, że chcemy pomagać, pokazując, że... Może powiem inaczej. Ja tą wrażliwość staram się zaszczepić w moich dzieciach, pokazując im, że ojciec jest zdrowy, potrafi biegać, robi coś, co sprawia mu przyjemność, a do tego wszystkiego, nie wiem, może wydłuża sobie życie i chcę uczyć moje dzieci tego, że ta wrażliwość potem musi się przekładać na pomaganie innym, najzwyczajniej w świecie. My niczego nie musimy robić, my po prostu chcemy to robić. Takie jest przynajmniej moje wrażenie. Grupy takie jak Night Runner, Spędzi Wiatry zrobiły po prostu swoje. Pociągnęły ludzi ze sobą, pokazali, słuchajcie, to jest najprostsza forma ruchu, rozbiegajmy to miasto, pokażmy ludziom taką bardzo pozytywną energię, która z tego płynie. Do tego nie trzeba wiele, tu nie trzeba wydawać
wydawać tysięcy złotych na rower, setek złotych na inny sprzęt. Po prostu trzeba chcieć. I ja myślę, że popularyzacja biegania przez Night Runners, przez Pędzi Wiatrów, przez Miechowice, które z nami biegają, przez OTK Rzeźnik, to wszystko sprawiło, że miasto się rozkołysało i rozbiegało. A inna rzecz, że my jesteśmy w takim miejscu aglomeracji śląskiej, zresztą no popatrzmy dookoła, tu po prostu jest mnóstwo miejsca do biegania. I ja odnoszę zawsze takie wrażenie, że życia mi nie starczy, żebym obiegł wszystkie miejsca, które chcę jeszcze obiec. Jest miejsce, są ludzie, chcemy, pokazujemy, że warto. A poza tym to, że my ścigamy się bardziej sami ze sobą, a nie ścigamy się z kimś, nie pokazujemy, to ja jestem lepszy od ciebie, to ty jesteś gorszy ode mnie, bo to nie miałoby kompletnie w ogóle sensu.